No ale tutaj Purpose jest ze mną. Yo, Hiamongo, wszystkim dzięki za wita bardzo serdecznie. Zobaczcie, co żeśmy zrobili. Znaczy, widzicie już, co się święci chyba i wiecie, rozumiecie już samo przez się, że wiąże się to z końcem tej serii, ale słuchajcie, mamy dla was świetną wiadomość. Naprawdę świetną. Latający koń, chodź do mnie szybko jeszcze, zobacz to. Dzięki. Zobacz tam, na naszym laboratorium. No, to jest tak. To jest ten mroczna zmara, czy coś takiego. Zobaczcie na to, jakie piękne tutaj, prawda, przygotowałem. To nowe ściany powstaną. Ten domek i tak dalej, i tak dalej. Kończymy serię z dinożarów. Stwierdziliśmy już, że po prostu znudziło nam się, nie mamy już co robić, jesteśmy zbyt dużymi lamami, żeby niektóre zrobić. Nieważne, po prostu już nie chcemy nagrywać dłużej. Nie ma sensu nawet się tłumaczyć. To nic nie da, bo to jak dojdę, to no nieważne. To chyba... i tak nic nie da, bo jak nas macie zhejtować, to zhejtujecie. Znaczy nie, mówię, że to nic nie da, to zrobiłem teraz, bo to nie doleci, bo zaczną spadać i wybuchnie. Dobra, nieważne. Słuchajcie, tak jak mówię, kończymy tutaj serię, ale mamy dla was bardzo, bardzo dobrą wiadomość. Jest coś, o co mnie prosiliście już od bardzo długiego czasu. Kiedy? Hexit! No więc rozpoczynamy z Gingisem. Hexita! Od następnego tygodnia, od niedzieli będzie zamiast tej serii Hexicik, w którym będziecie mogli, prawda, pooglądać sobie od początku wszystko, od podstaw i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i myślę, że będziecie z tego tytułu też zadowoleni, a ja już odpalam, co ty na to? Czekaj, no tak, jeszcze tylko zaproszę was, nie wiem, widzieliście pewnie wczoraj pierwszy odcinek z rodzinnej serii Gingisa. Tak jest. Jest Gingis i są wszystkie moje dzieci, normalnie. Syćkie, cy. Już, ty odpalać? Jako. Bo ja się nie mogę doczekać. Czekaj, no. Ale to dobra, musi być tylko jeden klocuszek. Jedną dobra. Zapałką. Gdzie ty jesteś? Na górze domu. Dobra, lecę do ciebie. Czekaj chwilę, poczekaj na mnie jeszcze moment, chwila. Sami jesteśmy ciekawi, czy serwer to wytrzyma. Dawaj. No nie wytrzyma, to będzie najkrótszy. Cofamy się. Odcinek, zobaczcie. Dało radę. Nawet nie straciłem chyba za dużo FPS-ów. Oho. Ale ładnie. Tutaj też. Czekaj, czy tutaj po wybucha? Leci, tam leci, poleciało do Dino Parku. Leci, wybucha. Jest, poszło, udało się. Wow, ale rozwaliło. Wow. O, teraz trochę przysiadło. Wow, no, ale ale wytrzymało. Patrzcie, udało nam się, rozwaliliśmy praktycznie wszystko, co zrobiliśmy do tej pory. Ale tu dziura, tutaj, nie wiem, czy kojarzycie, ale w tym miejscu tutaj było laboratorium. A w tym miejscu tutaj był dom! Tam jeszcze widzę. Ty zobacz, jedna rzecz tylko nie. Dwie rzeczy nie wybuchły w domku. Co nie wybuchło? Plecak i stół do zaklęć. O, odporny na wybuchy. No. Więc jak coś, to róbcie sobie domki z plecaków, jak gracie na hardkorze. Bo plecaki nie wybuchają. Nie do rozwalenia, ale musiałby być taki mocny. Ojej, czekaj, bo jeszcze jeden. No kurde. A twoja chałupa to co? No właśnie, dlatego... Pamiętam ten mroczny domek, jak powstał. O, patrzcie, jak on to robi tymi komentami. Ja cię muszę kiedyś wziąć na jakieś nauki, bo ja nie znam tych koment. Znajdziesz? O, patrz, wilkołak. Ciekawe, czy zginie od wybuchu. No, skurkowane mu się udało, no. Wow. O, end nawet wyleciał w powietrze. Dawaj, jeszcze dokończymy. Wszystko musi wylecieć w powietrze. Hasfir. Coś ci zrobił? Jak ty zrobisz taką kulę? Znaczy, z kulami to jest tak, że są bardzo niebezpieczne, ponieważ jak pomylisz kolejność, to możesz wysadzić cały serwer, tak jak ja to zrobiłem już nieraz na brodatych. Pewnie na brodatych, no. No. To jest generalnie komenda łamana sphere, czyli sphere. Tak, sfera, no czyli kula. No, odpal ją. I co dajesz, promień czy średnicę? I najpierw dajesz materiał, aha. A potem promień. Aha. No dobra, odpalam, widzę, że... tylko, że jak pomylisz, to są bardzo opłakane skutki później. No i niestety, ale musimy zabić... Chwilę załączkę, gdzieś do żony powiem, moment. Małgosia, już jedziecie? Małgorzato! No poczekaj 5 minut. No dobra, ale poczekaj 5 minut. Będę wewnątrz teraz, tepaj się do mnie. A ty już wychodzisz? No poczekajcie jeszcze chwilę, mam. No dobra. Tepaj się do mnie. Już idę. Będziemy wewnątrz wybuchu. Musiałem się zapytać, czy się żony. Jesteś? No jestem obok. Czekaj, ja się nie mogę unieść do góry. Gdzie ty mnie wsadziłeś? No bo jesteśmy w kuli. Ej.
Woo! O, ale mnie wyrzuciło, jak fajnie, o, ląduję. Aha, nie do końca. Tutaj były nasze dinozaury. Nie przeżyły. I'm sorry. Nie, to fajna zabawa jest generalnie. Jeszcze przelecimy się tak na dobrym speedzie, żeby wam pokazać mniej więcej, co pominęliśmy tutaj, co jeszcze można byłoby ewentualnie, tylko już nie mam punktu odniesienia, bo zniszczyliśmy wszystko. Aha, jeszcze w sprawie tej mojej rodzinnej paczki. Już pytaliście od razu o paczkę modów. Będzie, ale ta paczka modów będzie dostępna na stronie człowieka, któremu tutaj serdecznie podziękuję na tym odcinku za zoptymalizowanie mi tej paczki, a chodzi mi o Kenara. On mi tutaj bardzo dużo pomógł, ja mu tylko wysyłałem mody, a on te mody po prostu optymalizował i robił, żeby wszystko działało. Także będzie niedługo. A ja dalej niszczę. Ty niszczysz, to w ogóle tak jesteś jest. Niszczałka. Ihaha! Ale mi odrzuca, nie mogę podlecieć bliżej, w ogóle wywala mnie. Holy crap! Ale zrobiłeś fajny ten. Zobacz. To jest fajne. Zobacz, jak to fajnie stąd wygląda, tu chodź. Zobacz. Czekaj, już się do ciebie tepam, tepe, dżingis. Patrz, jak to z góry elegancko wygląda. Aha, a patrz teraz tam. Góra. Co żeś narobił, purpo. Madzia, zobacz, on niszczy świat. Widzisz? To co, świat jest większy od niego, od jej głowy. No, to wszystkiego jest większy. A chcesz, żebyśmy na koniec wysadzili serwer dosłownie, wiesz, żeby nie wytrzymał tego? No to no, robimy najkrótszy odcinek, możemy to zamienić. No nie, no to jeszcze nie, no polatajmy sobie chwilkę. Ty masz tu home'a, nie? No to... Ty, właśnie, no a gdzie jest ta nasza cała baza, gdzie robiliśmy te? Też się trzeba wysadzić. No właśnie, no była niedaleko. Najgorsze jest to, że teraz jest ciężko. Madzia, proszę cię. Nie, w tej chwili, proszę. Ty, home księżyc, nie mogę. Skończyłem, nie mogę. Lądownik. O. Home. Mars. Nie mogę się tepać do tych, do. Home Astero. O, tu jest jeszcze coś, chodź do mnie, tu była kopalnia nasza. Tepe Jingis. A no tak, no tak. No to co, no to. Niestety nie mogłem się tepać w ogóle na tego. A, no to fajnie. Na Marsy i inne. Marsa chciałeś wysadzić? Tak. Jak fajnie, to jest fajna zabawa. No 1061 to... bloków ma ta kula. 1061 TNT-ków. To wytrzymuje. A tutaj znowu ten. Polatajmy sobie, pokażmy. Widzą, no mam nadzieję, że jesteście szczęśliwi, że będzie Hexit, bo bardzo o niego prosiliście. O, jak to ładnie, ty, czemu myśmy tu nie byli? Patrz, tu jest lato... Idę. Ale pięknie. No jest. Ta wyspa latająca, jak skąd ona się tu wzięła? Nie mam pojęcia. O, tu jest spawn! Gdzie? No tutaj. A, tu masz ładny spawn, tak samo. Hie. O, ja cię się widzę pod spodem. Uhu. O, zamknął mnie. Ała, boli. Wypuść mnie, no. Chyba zabawy. Ale spawn chyba, a wysadziło jednak. Nie, no to my się wcale nie śmiejemy. Tak, tego. Tak, ja tak. Szukam tego, tych, no. No tych właśnie naszych lądowników, tylko czy gdzie to było? Gdzieś tam, tu. Już mam, jestem, widzę. Tepe Jingis. No i dobra, to teraz ty sobie wpisz. Dobra, ale co mam wpisać, gdzie mam... Tutaj już wyląduj sobie. Wyląduję sobie, no. I wpisz łamana. Łamana. Spchere, przez samo H. S-P-H-R-E, czyli jak sfera. Tak, spacja. Szpacja. 46. 46. 15. Ale bez spacji już? Nie, spacja 15. 50. No? Jest. 50. Co 50? Nieco większą tą kulkę ci kazałem zrobić, o, bo... O kurde... Lagi? Lagi? Trzy razy większa jest ta kuleczka niż lagi? Lagi? No ciekaw jestem, czy to wytrzyma serwer. Nie, nie wytrzymał. Chociaż nie, jeszcze wybucha, spoko. Jeszcze wybucha, ja się jeszcze ruszam. Ja też się ruszam, tylko że straszebnie powoli. O? O, lagi. Czekaj. O, czekaj. Puściło mnie, wyrzuciło mnie w kosmos, znaczy w powietrze. No co ty? O, no. Jestem na zewnątrz tego. Ale o, dziwnie kurde. To wybuchło, na razie przynajmniej. Aha, bo to jeszcze wybucha. To jeszcze tłucze się. No pewnie, no bo to było... O, wytrzymał serwer. A ile tam było napisane? Bo weź otwórz czat, to zobaczysz z ilu bloków tak było to zrobione, ten wybuch.
Gdzie to widać? 17848. 17848 TNT-ków. To dalej wybucha. No to serwer wytrzymał, chociaż efektowne to nie jest za bardzo, ale ty jaka, patrz, ale tutaj jest, jaka tu jest dziura w ogóle. Ja zlatuję właśnie na dół. Taka mała dziurka? To jeszcze wybucha. Jeszcze tłucze. Jakie ty efekty? To jeszcze w pamięci serwera zostało, tak jak w pamięci kalkulatora, wiecie, jakie nie? Jakie ty efekty M-kiedy dodałeś? Co? Jakie ty efekty dodałeś? Tutaj? No. Żadny. No, a wygląda jakby wybuchanie na bardzo... Ty wiesz, to u mnie to jeszcze wybucha u ciebie? No u mnie też, dopiero teraz się zaczynają rozsypywać te TNT-ki na prawo i lewo. No. O kurde, ale... Co żeśmy zrobili? No co, no fajnie, no ostateczna rozwałka, no pięknie, to idealna w ogóle komenda. 15 w takim razie jest idealnym na końcową rozwałę, że tak powiem. Mi się to ale podoba. Ale zobacz, ta woda jest tutaj zatrzymana, tak. Ona jeszcze nie spływa, a pod spodem znika ten. Znika teren, no. Znika dno. No taka rozpierducha. Dobra. Troszkę. Tak czy siak, tak jak mówiliśmy, w przyszłym tygodniu rozpoczynamy Hexita, a być może... Cały tydzień, żeby postawić serwer? A być może jest taki cień szansy, że będzie to też dla was. Tylko tak... A to na razie cicho mówię, bo to Dżingis... To Dżingis chciałby otworzyć ten serwer dla was, oczywiście tylko dla wybranych, ale to... Cicho. To zobaczymy jeszcze, jak będzie. Koniec. Tu jest fajnie. Tu skończymy na dole, chodź. To będzie tak, jak wiesz, nie wiadomo, gdzie jesteśmy. Zobacz. Kurde, no bajer. Czekaj. A, jeszcze. Za mało. Za płytka ta dziurka. Czekaj, zawsze za ten, zamykasz, no. Hi. Tyk. Woo! O, rozlało się teraz. Jeszcze lecimy. Teraz tu obserwujemy. Za płytko. Samego bedrocka? Tak, a jak? Zobaczcie, o, jest i bedrock. Zobaczcie, ile czasu musiałoby zająć wysadzenie całego świata. Znaczy, oczywiście Minecraft jest teoretycznie nieskończony, bo gdzieś tam jest skończony jednakowoż. Są te... bariery są na końcu mapy przecież, nie? Dalekie lądy były chyba kiedyś, a teraz już nawet nie wiem, co jest. Bo dalekie lądy to, że generowała się dalej mapa, ale przenikałeś przez nią. No, ja ten... jak szukałem miejsca, to na Brodatych, na tą serię właśnie z Kasprem i z Szymonem, który też tam do nas dołączy, to właśnie tam tam szukałem sobie miejsca i udało mi się tam dolecieć do końca świata, wiesz? No co ty? No to, że tak, no bo na serwerach tak, są ograniczone te plansze, ale mówię o single playerze, nie? Single to chyba nie, właśnie, nie ma ograniczenia. Znaczy jest, potem są te dalekie lądy. Patrz, od razu nam się zrespiły te. Co? No, ośmiorniczki. No zobacz. Skwidę. Nie będzie ośmiorniczek! No dobra. Pod wodą wybuchnie, no? No pewnie, że wybuchnie. Odpalić pod wodą? No pewnie. I nie ma ośmiornicy. Zabił ośmiornicę, no. Nie, no trochę już mi się zaczęło bugować wszystko, co było możliwe. Bo dziurkę żeśmy zrobili zacną. Ja jeszcze bym się pozbył tylko tej góry, bo ona mi się tak tu nie podoba. Tak mi nie wchodzi w klimat, że to się... Nie zamieniaj wszystkiego tego w ten. No nie, no. A ty to dobry pomysł jest w sumie, wiesz? A wiesz co, bo jest jeszcze... Bo ja też postawiłem. O kurde, gdzieś ty postawił. Nie wiem, właśnie dziś ostatnią komendę. O, jeszcze żeś 15 ustawił! Czekaj, weź łamana undo. Łamana undo. Cofniemy, dobra. Dobra, to teraz ja zrobię, okej? Okay? No. Tylko ja zrobię troszeczkę inną. Stój przy mnie. Ja chciałem się do ciebie właśnie tepnąć. Stój przy mnie. I teraz patrz na to. Stój! Ej, podleć tu do mnie. Czekaj, już lecę, już moment, bo zostałem nawiedzony w pokoju. Już biegnę do góry, wlatę. Dobra. Lecę. A po co będę leciał, jak się zrobię tak? O, no już, no. Coś ty chcesz tu zrobić, ty. Poczekajmy, bo to może się troszeczkę powczytywać. O ile się w ogóle wczyta? Nie, wywaliło serwer. No to dobrze, no to... Nie, to... jest! Jać! Coś ty zrobił? Jak piszesz hasferę, to ona jest pusta w środku. Dobra, to ty masz to zamiar podpalić? A jak? Dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie. Subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka, trzymajcie się! I pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia do kolejnego razu, yo, i niech to wybucha jeszcze na koniec. Na razie, trzymajcie się, cześć!